Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi i zrobimy sobie horoskop dla Was, kochani, na czerwiec 2021 roku. To czytanie będzie miało charakter ogólny, ale jeżeli ktoś ma życzenie, potrzebuje takiego czytania indywidualnego tylko dla siebie, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy znajduje się jak zwykle w opisie pod filmem, więc można pisać w ciągu 24 godzin od publikacji tego Waszego filmu dla Was. Czyli dla wszystkich zodiakalnych wag, czytanie roczne we wszystkich sferach życia jest dostępne w cenie promocyjnej 33 zł. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz kochani do przeglądania zakładki Społeczność, ponieważ tam macie zawsze informacje o najświeższych promocjach i nie tylko. Zaczynamy, drogie wagi. Najpierw wylosujemy dla Was taką energię przewodnią na czerwiec 2021 roku. Zodiakalne wagi, energia przewodnia, czerwiec 2021 roku. Co tutaj w czerwcu Was czeka? Energia przewodnia, Pan Słowa. Ok. I teraz sobie z tarota wyciągniemy po trzy karty na miłość, relacje, uczucia oraz pracę i finanse dla zodiakalnej wagi. Zobaczmy, co tutaj w czerwcu 2021 roku czeka naszą zodiakalną wagę. Najpierw miłość, relacje, uczucia. Rycerz buław, tu może być gorąco. I kochankowie, no to będzie u Was gorąco. I karta świata, okej. Praca i finanse dla zodiakalnej wagi. Szóstka buław, też ładnie, też energia ognia. Paź denarów oraz czwórka kielichów. Dobrze. Zobaczmy teraz jeszcze dla Was jedną kartę poradę na czerwiec i to będzie karta z kart opiekuńczych. Zobaczmy, co tutaj zostanie Wam doradzone, drogie wagi. I co my tu mamy? Relaks. Okej, dobrze. No myślę, że całkiem fajny miesiąc dla Was się szykuje. Zobaczmy po kolei, co nam tutaj wypadło. Pan Słowa. Porozumienie, pochwała, nieuczciwość. No niewątpliwie ta karta wskazuje na to, że ważna będzie komunikacja w czerwcu i tutaj zarówno słowo mówione, jak i pisane. Albo Wy będziecie właśnie musieli komunikować się za pomocą słów i tutaj w tym mieści się bardzo dużo, bo z jednej strony są to słowa dyplomatyczne, przekazanie czegoś komuś w sposób taki spokojny, zrównoważony, klarowna komunikacja, jasne wyrażanie swoich poglądów, tego czego chcemy, tego czego nie chcemy, czasami dążenie do kompromisu, czyli takie właśnie słowa dyplomatyczne, chęć porozumienia się z kimś. Wiecie co, tak mi się skojarzyło, że w życiu prywatnym może tutaj być takie przełamanie bariery językowej, dlatego że pokazuje się rycerz buław, on jeszcze przy karcie kochanków, czyli właśnie w jakimś porozumieniu, a rycerz buław czasami nam pokazuje po prostu cudzoziemca. Jeszcze przy tej karcie świata, no to faktycznie możecie tutaj mieć kogoś, kto przywędruje z dalekiego świata i być może pomimo jakiejś tam początkowej takiej blokady, bariery językowej, uda Wam się świetnie porozumieć. Być może niektórzy z Was uczą się po prostu jakiegoś obcego języka. I tutaj na przykład ucząc się tego języka zapoznacie właśnie jakiegoś cudzoziemca, który Wam w tym też pomoże. Przy okazji jakby uda się tutaj upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. No nie bez przyczyny mówię ogniu, bo tutaj rzeczywiście przynajmniej w tych dwóch kartach widać duży ogień, duży żar. Pan Słowa to jest też komunikowanie różnych rzeczy, wysyłanie pism na przykład, czy to urzędowych, czy to prywatnych. Czerwiec może być dla Was w ogóle ważny pod kątem komunikacji z ludźmi, czyli mogą po prostu przyjść do Waszego życia nowe osoby, nowe perspektywy i będziecie pielęgnować w jakiś sposób te kontakty. Ważne jest to, żeby być uczciwym w stosunku do siebie, w stosunku do innych, czyli wyrażać takie klarowne osądy, też starać się być osobą obiektywną, starać się tak dobierać słowa, aby w miarę możliwości no, nikogo nie urazić, czyli przekazać, nawet jeżeli są to jakieś treści, które
nie do końca może są dla kogoś przyjemne, to przekazać je w taki sposób, aby po prostu nie urazić nikogo przy tym, także nie szczędzić pochwał, nie szczędzić pochwał tym, którzy na to zasługują, bo czasami są ludzie w naszym otoczeniu, którzy potrzebują po prostu takiej pozytywnej motywacji słownej. No i co? W życiu takim romantycznym pokazuje się po prostu dosłownie romans, czyli dla tych, którzy są wolni, którzy mogą wejść w coś takiego bez żadnych zobowiązań, no super przygoda. Pytanie jest takie, czy będzie to coś na dłużej, bo mnie się to kojarzy, wiecie co, albo gdzieś będziecie wyjeżdżać, to już jest czerwiec, czyli niektórzy już mogą sobie planować wakacje w tym czasie i może to będzie tylko taka miłość wakacyjna, jedziecie gdzieś powiedzmy w ten świat, no i spotykacie człowieka, od razu, że tak powiem, iskrzy, może dojść tutaj do romansu, do zbliżenia między Wami. Natomiast pytanie, czy będzie to w perspektywie kolejnych miesięcy i czy w ogóle będzie to jakiś taki związek na dłużej. Na pewno olbrzymia chemia między Wami, na pewno bardzo Was będzie mocno przyciągało. Natomiast te osoby, które są w stałych związkach, no muszą tutaj uważać, bo może się też pojawić kandydat, kandydatka do zdrady niestety, więc tutaj wiadomo, że każdy ma własne sumienie i każdy sam o sobie decyduje. Też nie nam nikogo oceniać, bo takie jest życie, że czasami ono nie jest czarno-białe. Natomiast tu musicie sobie po prostu wyważyć pewne wartości w Waszym życiu. Czy rzeczywiście na przykład w niektórych przypadkach jakiś szalony taki wakacyjny romans jest lepszy niż trzymanie się tego, co stałe w Waszym życiu. Natomiast no, dla singli no to hulajdusza się tutaj pokazuje. Ja nie mówię, że to musi być coś tylko i wyłącznie w ramach przygody i że po wakacjach to się zakończy. Natomiast widać tutaj taki duży żar, duże przyciąganie. Pytanie, co z tego pozostanie na dłuższą metę? Bo często jest tak, że kiedy na początku właśnie jest ta duża, duża iskra, no to potem bardzo szybko i łatwo się to wypala, ale jeżeli ktoś ma takie nastawienie, że jest właśnie otwarty na przygody, jemu to nie przeszkadza, no to jak najbardziej. Myślę, że będzie to płomienna znajomość, którą zapamiętacie na długo, nawet jeżeli ona miałaby się szybko zakończyć. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zawodowo-finansowe, słuchajcie, szóstka była w połączeniu z paziem denarów, to jest jakieś Wasze zwycięstwo polegające na tym, że pojawia się coś nowego w Waszym zasięgu. Tak przynajmniej to tutaj wygląda. I ja to odczytuję w ten sposób, że idź za tym, co nowe, nawet jeżeli to jest takie, powiedzmy, niedojrzałe, na przykład jakiś świeży projekt, albo się wydaje, że z tego zbyt wielkich pieniędzy nie można wyciągnąć, albo też na przykład musisz tu zainwestować w coś, na przykład w swoją edukację, żeby gdzieś tam kiedyś zbierać plony tego wszystkiego. Ale rada jest taka, idź śmiało w to. Przy tej szóstce buław masz jakby wszelkie asy w rękawie, przy tobie jest szansa na powodzenie. Jeżeli właśnie wejdziesz w to coś nowego, to może być jakby jednocześnie realizowane z czymś, co wcześniej robiłeś, robiłaś, czym się zajmowałeś, zajmowałaś, a może to być też zupełnie nowa jakaś praca, czyli rezygnacja z czegoś na rzecz czegoś nowego. I tutaj niektórzy z Was mogą nie pójść w tym kierunku, ponieważ będą się obawiali, że właśnie to jest nowe, nieznane, że może tutaj nic z tego nie będzie. Ci, którzy by mieli jakąś firmę sobie stworzyć, taką raczkującą od podstaw, no mogą się obawiać, że po prostu nie poradzą sobie w twardym biznesie, że za mały mają kapitał na przykład, że są, jak to się mówi, zbyt cienki jestem na to, żeby po prostu gdzieś tam się mierzyć z innymi na rynku, z konkurencją, ale tu jest pokazane, że cokolwiek by to nie było, to to przedsięwzięcie ma szansę powodzenia, ma rację bytu i tu może to być Twoim takim właśnie zwycięstwem, jeżeli się na to zdecydujesz, a czwórka kielichów pokazuje, że jeżeli tego nie zrobisz, to możesz po pierwsze żałować w przyszłości, że tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, albo bo teraz jesteś w takim stanie, że żałujesz, że Twoja ścieżka, Twoja kariera zawodowa nie potoczyła się inaczej, więc masz szansę jakby odwrócić te koleje, masz szansę tutaj po prostu być może robić karierę w czymś zupełnie innym niż do tej pory i no tutaj musisz właśnie w jakiś sposób zaryzykować prawdopodobnie, żeby coś osiągnąć. Więc też jakby wszystko, co do Ciebie dociera, wszystkie informacje, przefiltruj przez siebie, zastanów się nad tym, też dawaj ludziom klarowne odpowiedzi. Tutaj właśnie ta Twoja karta główna, która Ci patronuje w tym czytaniu, też Cię będzie właśnie prowadziła odpowiednio. To też może pokazywać, że
jesteś w ogóle dobry czy dobra w posługiwaniu się słowem i ta praca może też na tym polegać, na przykład na rozmowach z ludźmi, na komunikacji z ludźmi, warto tutaj w ogóle się komunikować pod każdym względem po to, żeby zbierać właśnie informacje. Ta komunikacja, jak już sygnalizowałam wcześniej, będzie w czerwcu bardzo ważna. No i mamy kartę radę i jest to relaks. I co nam ta karta mówi? Pozwól sobie na lenistwo, czasem dobrze jest nic nie robić. Może to jest taki moment chwilowego wstrzymania, zanim ruszysz do boju. Właśnie taka chwila na rozpędzenie się, chwila na odpoczynek. Może to warto by było sobie tutaj ten czerwiec na przykład podzielić, czyli zrobić sobie jakiś urlop, a później dopiero ochoczo ruszyć do pracy. Jeżeli macie taką możliwość, no to zaplanujcie sobie jakikolwiek relaks, jakiś odpoczynek już w czerwcu, nie czekając po prostu gdzieś tam do wakacji, bo być może niektórzy z Was no, już w tym momencie bardzo tego potrzebują, że jest już tych obowiązków naprawdę natłok i trzeba by było troszeczkę wystopować, chociaż parę dni sobie właśnie takiego relaksu sprawić. Odpocząć dla duszy, dla ciała. Myślę, że taki odpoczynek się przyda, bo dzięki temu też będziecie jakby w sposób bardziej trzeźwy patrzeć na pewne sytuacje i dokonywać mądrych wyborów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam wszystkie zodiakalne wagi. Życzę Wam udanego czerwca. Do zobaczenia, do usłyszenia.